by i był, ale czy nie lepsze T5? No kochany, to ty jeszcze żyjesz? Taki saranie, no piękny, ostatni na świecie. Jak tłoczno. Jak tłoczno, musiałem przemknąć między lusterkami. Nic dla nas. To ciągnie po skarpetkach. Zima to zima. Mówi Alik Winterzeit, Krzysztof jest niesamowity. Mówię, Alik, nie pierdziel. Jest plus 6 stopni, chłopie. Bo u nas w Libanie, mówi, jest 21. A trójka rzadko spotykana. Chociaż ostatnio spotkałem. A trójkę w Tesla. Chwileczkę. S-Line. Polo Smart to nie. Smart. Polo Fox, tak to się nazywało. Takie Tiguany od 16 tysięcy euro stoją. Od 16 euro. Wszystko zależy od tego, jak przejechane, kiedy przejechane. Co pod maską, jaki wypas. Sami Państwo wiedzą. Manualna Galaxy. Manualna, ty cholera. Szybko się sprzeda. Galaxy w manualu. Typu duży autobus, teraz dwa pójdzie. Czerwony, piękny. Stoi tu od ho-ho. Będzie ze 3 tygodnie. Nie, daj pan spokój. Jak Audi RS6 od Buddy. Taki kolor. Piękna rzecz. Pan Romka buty. Zacny produkt. Tu grubsze tematy po prawej stronie nie wchodzę, bo nie ma tematów. 1700 euro. Taka Fabia w 10 roku. A szóstka nie ma ceny. Tu jest sporo samochodów z cenami, pamiętam. Passacik stoi z malutką karteczką. Poniżony. Tylko jest numer telefonu pana Alika. Ta czwóreczka 1200. Turanik, taksóweczka 3500. BMW-czka taka oto 1000. Ała! 700 na 4,6. Tu piłowane było. To było piłowane dzisiaj, mój Boże. Na 4,6, trzeci rok, 318. 105 kW. Jetta, 2 litry benzyna. 2,7. C-klasa 6,800. W 9 roku 1300. Ta Mazda. 2,5 rok, 2 litry benzynowa. Nowy, nie ma ceny. Nie chcę mi się do każdego podchodzić, bo powiecie, czas biegnie. Taki konekcik, nie ma ceny, a szkoda, bo takie auto miałoby nabywcę. Golfik ten jest 1,6. Pamiętam, jest dziobany tu. Dzień dobry. Szef do roboty Insignio, on wie co dobre. Ten 17 koło euro. Krążownik już tam badałem. Tam jest chemi pod maską. 5-7 litra chyba, jak pamiętam, bo badałem to miesiąc temu. I tyle zapamiętałem. Mercedesy i kaktusy. Taka szóstka. 2,5 TDI. 1100 napisane, czyli za 800 pewnie oddają. 2,5 TDI. Szlachetny motor, ale wiecie o co chodzi. A ktoś pytał o te, już wiem teraz które. W filmiku widzu pytał,
Panie Romku, po ile? No nie wiem. Nie wiem. Mogę się dowiedzieć, ale nie wiem. Ten ma napędy. Wiem, czyje to jest, ale... Ale nie wiem. Maybe next time. Maybe next time gadget. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.